Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Link do rekrutacji Invelo znajduje się w opisie. Słuchajcie, oto ten jegomość przed chwilą mnie oblał, także nie wiem, rękę ci podam, ale... Dostałeś, kurczę, odpadkiem, także no, starałem się tylko na Denisa, musiałem mu oddać, stary. Wiem, że to takie dziecinne trochę, nie? Ale mam z tego fajny ubaw, nie? Fan, nie? No chyba tego się wszyscy spodziewali, chyba tak było. Ty chyba też tego się spodziewałeś, co? Oczywiście, no super było, wiesz, troszeczkę momentami było mi szkoda Denisa, że rzeczywiście on był jeden na nas trzech, nie, no tak bo, było. Ale sam sobie to zrobił, Tazy był neutralny i jakby wytyknął mu jakiś tam błąd, a Denis oczywiście w swoim stylu od razu przeszedł do rękoczynu, nie, no i sam stworzył tą sytuację trzech na jednego, normalnie by powiedzmy było, ja przecież bym go tak delikatnie tylko kąsał, Tazy pewnie też i byłoby jeden na jednego plus dwóch neutralnych, sam sobie zgotował los. Trzech na jednego to było, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Powiedz mi, jak to w ogóle oceniasz, ten ich pojedynek? Denis na dwóch. Wiesz, no nie lubię Denisa, nie? Nie ma co ukrywać, nie? Ale no oczywiście, że wygra, nie? No tak? Przecież cios to się kładzie od razu, raz dostanie w głowę i udaje, że nie żyje, bo dostał w tył głowy. A po Natanie, no wiadomo, czegoś tam można się spodziewać, nie? Choć sumarycznie wychodzi na to, że Denis będzie bić się tylko z Natanem, bez ciosa, no to no, prosta sprawa, że Denis raczej ich poskłada. Myślę, że to by musiało się naprawdę coś nieoczekiwanego stać, żeby Denis to przegrał, nie? Wiesz, jaki to jest zapach? Jak zawsze święta się zbliżały i okna się myło, nie? Tak, dokładnie. Dwa razy w roku, identyko. Identyczny, bo wiecie, trzeba manę wtedy odbudować. Ale to fajnie, bo otworzymy klimat świąteczny teraz. Ale widzisz, pojawiły się też nowe osoby w fejmie, tak jak Denis. Fajnie, ty jesteś, możliwa walka rewanżowa, tak. Która na pewno się wydarzy, bo ty gal teraz trochę będzie. Oczywiście. Wszystko się składa idealnie, co? No dokładnie tak, więc super, oby tak dalej. Opowiedz mi jedną rzecz, przyjmiesz te warunki Pride? Walki z Denisem, bo on mówi, że może z tobą się bić na tych warunkach Pride, czyli stompy, soccer kicki. Tak, nie mam z tym problemu. Jedyne co, to mówiłem, że chodzi o ręce. Rękawice, nie? No. Ja walczę na gołe pięści tylko w gromdzie i tak chcę, żeby zostało. Róbmy te zasady, ale załóżmy rękawice do MMA. Idealnie. A jak skomentujesz w ogóle postać Natana? Dzisiaj byłeś z nim pierwszy raz na programie, także już wiesz, jak to jest na żywo, bo to też inaczej się przeżywa, oglądając na YouTubie. I tak. Jak możesz to skomentować? No co, Nachos w swoim stylu, jakby nie patrzeć, cały czas kąsa tego, co trzeba, swoją ofiarę odnalazł i cały czas jedzie, nie? Ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju performance'u, nie? Który robi Nathan, że ma tak, a nie inaczej. Nie przepadam za tą osobą, no ale też z drugiej strony, no co ja będę mu wytykał, to jest jego rzecz. Mi nie ubliża, nie zrobił mi żadnej krzywdy, więc no, ja nie zamierzam też się jakoś z nim konfliktować, nie? Po prostu nie podoba mi się to, co robi, no i tyle. Jeszcze, bo on w ogóle przekreślił twoją twarz, widziałeś to czy nie? Na story, czy tam na Twitterze dodał. Ja się zastanawiałem, co on wypalił w twoją stronę, no ale zabrakło czasu. Tak, zastanawiałem się też, ponieważ podesłali mi moi widzowie to. Był strach czy nie? Nie, no przecież, no co na mnie można wyciągnąć? No może jakieś tam drobne brudziki, nie? No bo każdy człowiek ma coś tam za pazurami, nie? Bił się w piątkach na gołe łapy, no nie? Jakiś świr. Tak. Nie, no wiadomo, tam jest jakiś z przeszłości, może jakieś tam rzeczy, może... No, wiesz, to jakieś tam pierdoły, nie? Więc... Raczej nie obleciał mnie strach, ani tym bardziej. Bardziej zaciekawienie, nie? Co on może wymyślić na mnie? Ale no, jak mówiłeś, nie doszło do tego. Wszystko jeszcze przed tobą. Mati, słuchaj, w jakich starciach czujesz się lepiej? W takich jak z Michałem, gdzie raczej jest, wiesz, spokojnie, szacunek sportowy, czy właśnie coś takiego jak tutaj, jechanka, bez trzymanki, latają słowo na K, na P, na C, różne. Znaczy, jak dzisiaj siedziałem w tym środku, no to świetnie się bawiłem, nie? No, trochę zepsuł mi Denis tą zabawę, oblewając moją super nową koszuleczkę od Ola Wogi, ale no... Ale niech będzie, nie? Że ogólnie rzecz biorąc, pomijając ten jeden aspekt, no to fajne są te cage, że co się dzieje, a ja wiesz, tak schowany w środku się z tego wszystkiego śmieję, bo to też, ja też tak nie umiem. Znaczy, jak wiadomo, jak już bym się odpalił, tak rzeczywiście na kogoś, żebym kogoś naprawdę nie lubił w realu, no to byłoby jechane, nie? Ale tutaj to jest po prostu dla zabawy i naprawdę czerpię fan. Z pastą... To no zresztą, jak widziałeś ty, widzieli widzowie, nie? No,
No coś tam było ukąsania, ale no raczej stypa. No ja też nie jestem typem freakfightera, żebym ja robił dymy, nie. No bo... Jak ci się do Denisa jesteś? No to wiadomo, no jak tylko Denis, nie? Więc powiedzmy, ja odpowiadam ogień, ogniem na ogień, tak? Denis mnie oblał, więc stąd stwierdziłem, dobra, pobawimy się w dziecinadę, więc poleję z góry. No tak, więc to, wiesz, ja to wszystko robię w formie zabawy, nie? Z uśmiechem na twarzy, Denis niech sobie tam grozi, ale ja też nawet nie będę miał problemu, jak mnie złapie, nie? No to chodź, lecimy, nie? I tyle. I to jest właśnie w tym wszystkim, że Denis tylko gada, nie? Nie, no zapraszał cię na solówkę tu. Tak, no i właśnie, zapraszał mnie na solówkę, bo wiedział, że nic z tego nie wiedział. Wiele razy też przy okazji naszej walki było tak, że Denis mnie nie uderzył. Uderzył Alana, uderzył tam wcześniej wszystkich innych, ale mnie się boi. Dlatego nie uderzył. Uważasz tak, że boi się ciebie? No oczywiście, że się obawia. Gdyby się nie obawiał, gdyby uważał, że jestem taki jak inni, to proste, że już kilka razy by mi wywalił jakiegoś tam łokcia, czy było i tak dalej, ale on dobrze wie, że ja też jestem dobry skurwysyn. I to dzisiejsza sytuacja by, powiedzmy, to potwierdza, nie? Ja po prostu traktuję ludzi z wzajemnością i tyle. To było. Jeszcze bym tylko chciał się spytać jedną rzecz. Oglądałem twoje, bo nie chciałem o tym się pytać na face to face, bo to może nie jest ten widz, ale ty powiedziałeś w którymś wywiadzie, że miałeś propozycję walki z Mamedem Khalidowem. Tak? Nie, to nie była propozycja walki z Mamedem Khalidowem, tylko mówiłem, że dla mnie to byłoby spełnienie marzeń i w sumie fajnie zawalczyć z tak wielką postacią jak Mamed. Ja tak to zrozumiałem, nie? Nie, to nie było tak, że była propozycja, to raczej było może wymyślanie jakiegoś tam przeciwnika dla mnie, ze względu na to, że we freakach jest trudno sportowców, więc może to było takie, a może ten, a może tamten, albo tamten, ale żadnego papieru, nie było żadnej propozycji jako takiej, więc nie, ale Mamed, jeżeli oglądasz, to możemy to zrobić kiedyś. No słuchaj, taki, nie wiem, bokska jeden, co, małe rękawice, marzenie. Tak, więc no, na pewno nie MMA, bo znowu wchodzimy tutaj w ten temat, że no, Mamed po prostu by mnie jak pretla poskładał, nie? Więc no, raczej formuła, w której moglibyśmy się obaj odnaleźć. Wydaje mi się, że szybko tak dostałeś znowu ten chrzest bojowy, szybko wróciłeś na ten najwyższy pułap we freakach. Trochę to jest uzależniające, co? Fajne. Tak, wiesz, od dobrej zabawy się można uzależnić, nie? Endorfinki do sprawy. No. Ostatnia sprawa, słuchaj. Jak po tym wczorajszym face-to-face z Michałem Pasternakiem? Ja czytam komentarze. Kurczę, to większość widzów no, mówi, że walka dla ciebie. Pomimo mojej całej sympatii do Michała, bo znam go bardzo długo, też go bardzo lubię, no to widać, że no, kibice typują ciebie. Tak, zdecydowanie. Też to zauważyłem, że widzowie typują mnie. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, że ja generalnie nie jestem, nie dam rady w 100% się przygotować do tej walki. Ale więcej programów niż walk, słuchaj. Tak, to się zgadza. To też taki komentarz właśnie czytałem, że więcej razy jestem na programach niż trenuję, ale... Ja jestem pewny swojego, bazując na swoim doświadczeniu, na tym, co potrafię w stójce, no to ja wiem, że pastę pokonam, nie? I myślę, że widzowie tutaj mają rację, aczkolwiek wszystko się może wydarzyć, bo to jest sportowa walka. Wszystko się może zdarzyć, widzowie. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję wam za to, że byliście tak licznie na programie. I tobie również dziękuję, że się pojawiłeś. Dzięki. Dzięki. Siemano.